Grabowski, partner szczecineckiego PKS-u, dziś odwiedził nasze miasto. Dziś w Szczecinku przybywała delegacja włoskich przedsiębiorców reprezentujących Gruppo Baltur Steramo, firmę przewozową, która jest między innymi właścicielem marki Eurolines. Pod tym szyldem autobusy szczecineckiego PKS kursują na trasach do Włoch, Francji i Hiszpanii. Dzięki współpracy z włoskim przewoźnikiem uruchomiono również połączenia z Niemcami. Podczas spotkania z burmistrzem i starostą mówiono o dotychczasowej współpracy pomiędzy PKS Szczecinek a firmą Eurolines. Nakreślono kierunki współpracy na przyszłość. Rozważano także możliwości nawiązania bliższych kontaktów między samorządami Szczecinka i Teramo. Włoscy goście zwiedzili miasto, a potem spotkali się z dziennikarzami na zamku. Kampania wyborcza do samorządów zaczyna przyspieszać. W czwartek Porozumienie Samorządowe przedstawiło kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Szczecineckiego. Szef Porozumienia, starosta Krzysztof Lis, zaprezentował po czterech najwyżej na listach umieszczonych kandydatów na radnych. W okręgu numer jeden są to Mariusz Kowalewski, Zofia Gańska, Arkadiusz Szczepaniak, Sławomir Elegańczyk. W okręgu numer dwa, obejmującym Barwicę Grzmiącą i Borne Sulinowo, są to Krzysztof Lis, Zenon Maksalon, Katarzyna Oleś i Krzysztof Zając. W okręgu numer 3, obejmującym Biały Bór i gminę Szczecinek, kandydują Ryszard Jasionas, Paweł Mikołajewski, Jan Bodnar i Marzena Nowacka. Pełną prezentację przedstawimy w dalszej części programu. Porozumienie Samorządowe wystawia także kandydatów do Rady Miasta. Natomiast jeszcze nie podjęto decyzji w sprawie kandydata na burmistrza. Pan Paweł Mikołajewski oprócz... Kamil Biegański, prezes Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinku, zorganizował kolejną konferencję prasową, podczas której przedstawił nieprawidłowości, jakie jego zdaniem mają miejsce w funkcjonowaniu szczecineckiej pływalni. Zdaniem prezesa klubu ostatni remont wykonany był niechlujnie, co spowodowało, że już 3 dni po jego zakończeniu sanepid zamknął zjeżdżalnię. Prezes Biegański oczekiwał, że na konferencji pojawi się prezes basenu Robert Duszyński i ustosunkuje się do zarzutów. Tak jednak nie było. Na obszerne fragmenty konferencji zapraszamy w dalszej części programu i na stronę www.tvzachod.pl. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra oraz Akademia Słońca z Poznania zorganizowali spotkanie dla szczecineckich przedsiębiorców pod hasłem Przy kawie o biznesie. Podczas spotkania rozmawiano o efektach pozyskiwania funduszy unijnych. Nakreślono również nowe możliwości zdobywania środków na inwestycje do roku 2020. Ponadto omówiono możliwości obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie rozwiązań proekologicznych oraz przykłady projektów, jakie realizuje Akademia Słońca. Stowarzyszenie Terra zapowiada organizację kolejnych spotkań. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Regionalnym w Szczecinku odbył się kolejny wykład. Anna Dymna wygłosiła wykład na temat Perfum butelka, wody kropelka, dzieje higieny osobistej. Natomiast w niedzielę w godzinach od 12 do 16 zostanie udostępnione bezpłatne zwiedzanie grupą zorganizowanym Muzeum w Bunkrze Trzesieckim. A kolejny wykład w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 25 września. Jadwiga Kowalczyk-Kątowska przedstawi Szczecinecki Park jako centrum życia towarzyskiego. Starostwo powiatowe w Szczecinku wspólnie z Urzędem Miejskim w Barwicach organizują dożynki w najbliższą niedzielę właśnie w Barwicach na Stadionie Miejskim. Szanowni Państwo, jak co roku Samorząd Powiatu Szczecineckiego organizuje dożynki, Święto Plonów. Chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić 21 września na godzinę 11, tym razem troszkę inaczej, do miejscowości Barwice, ponieważ w tym dniu o godzinie 11 rozpoczynają się uroczystości dożynkowe mszą świętą. Są to powiatowo-gminne dożynki.
po mszy świętej ceremoniał dożynkowy. W trakcie tych uroczystości i w całą niedzielę będą różnego rodzaju imprezy, pikniki, turnieje gmin, kapitalne występy szwadronu kawalerii. Będzie można spożyć lokalne wyroby. Będzie wiele atrakcji. Myślę, że spokojnie w ten dzień można poświęcić na odwiedzenie miejscowości Barwice, ale też w sposób taki zabawowy i wesoły spędzić dzień, uczestniczyć w uroczystościach dożynkowych, święcie plonów. Zapewniam Państwa, że pogoda będzie kapitalna, a i możliwość dotarcia do Barwic również zorganizowana przez specjalne kursy autobusów przez firmę PKS Szczecinek. Serdecznie zapraszam. Jak co roku szczecińskie PWiK rozpoczęło coroczną akcję płukania sieci wodociągowej, podczas której odbiorcy wody muszą liczyć się z chwilowymi spadkami ciśnienia oraz zmianą jego zabarwienia. Pogorszenie jakości wody może utrzymywać się w rejonie wykonywania zadań do następnego dnia po płukaniu. Do celów higieniczno-bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Płukanie wykonuje się etapami, podczas których zamyka się część rurociągu. Następnie zmienia się kierunek przepływu wody, która zrywa z wewnętrznej części rury ewentualne osady z rdzy i żelaza. W przededniu obchodów Światowego Dnia Serca w najbliższą niedzielę w parku przy muszli koncertowej odbędzie się kolejny festyn Expo Zdrowie. 28 czy 29 jest Światowy Dzień Serca. My w przededniu tego dniu chcemy zorganizować, czy organizujemy tę imprezę w celu profilaktycznym. Około 100 tysięcy osób w Polsce ma zawał serca i umiera na zawał serca. 50% przyczyną tych problemów są choroby serca i układu krążenia. Nasza wystawa, nasz program wychodzi naprzeciw tym problemom. Tu będą stoiska, tak można będzie się dowiedzieć o tym, jak zdrowo żyć, ale również wykonać takie podstawowe badania, które powiedzą nam, czy dobrze się odżywiamy, czy nasze serce jest w porządku. No dokładnie, jeżeli mówimy o układzie krążenia, chorobach serca, to główną przyczyną jest niewłaściwy styl życia i my na tych 8 stanowiskach, przez które będą przechodzić osoby zainteresowane, będziemy dostarczać informacje, ale też podstawowe badania typu poziom cukru we krwi, wydolność płuc, pomiar tkanki tłuszczowej, współczynnika wody w organizmie, ciśnienia tętniczego, test wysiłkowy, tak zwany harwarski, wiek biologiczny organizmu w oparciu o program profesora Lestera Breslow, masaż relaksujący i konsultacje z promotorami zdrowia, z dietetykami i terapeutą uzależnień. To powiedzmy jeszcze raz, godzina, data, kiedy powinniśmy wybrać się tutaj do parku, aby dowiedzieć się trochę więcej o zdrowiu. Ten program będziemy realizować w godzinach od 13 do 17 w najbliższą niedzielę tutaj przy muszli koncertowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdrowiem i poprawieniem stanu swojego układu krążenia. W sobotę i niedzielę na wodach Zatoki Cichej jeziora Pile w Bornym Sulinowie zostaną rozegrane międzynarodowe zawody modeli pływających, finał Mistrzostw Polski sekcji Elektro 2014. Czwarta runda. W Bornym Sulinowie po raz 21 zawody modeli pływających. W tym roku jest trochę inaczej niż w poprzednich latach, bo nie ma modeli spalinowych. To są zawody modeli z napędem elektrycznym tylko. Jest 11 aż klas. To jest czwarta runda Mistrzostw Polski, właściwie taka finałowa. Po tej rundzie po prostu ustala się już konkretny ranking tegoroczny Mistrzostw Polski. Przypomnijmy w takim razie jeszcze miejsce, data, godzina rozpoczęcia. Borne Sulinowo, jezioro Pile, Zatoka Cicha. Od godziny 9 w sobotę do godziny mniej więcej 17 i w niedzielę od godziny 9 do godziny 13. W ubiegłą niedzielę w swoim pierwszym turnieju udział wzięła drużyna Żaczków Szkółki Piłkarskiej Wielimia Szczecinek. Pomimo gry z drużynami, w których występowali starsi chłopcy oraz krótkiego okresu treningu przed turniejem, wyjazd do Barwic zakończył się dużym sukcesem. Wychowankowie Wielimia odnieśli aż 4 zwycięstwa i wyróżniali się niezwykłą determinacją i ambicją podczas gry.
Klub sportowy Wielim zaprasza kolejnych chłopców z roczników 2006-2008 do treningów w drużynie Żaczków Szkółki Piłkarskiej Wielimia. Treningi odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 16 na płycie boiska bocznego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 508-363-205. Fundacja imienia Stanisława Karolskiego zaprasza w sobotę wszystkich zainteresowanych do gospodarstwa ekologicznego w Jłuchowie na spotkanie Dary Natury i uroczystość Świętego Michała. Podczas spotkania będzie można śledzić wypieki tradycyjnych ciast, a także uczestniczyć w warsztatach twórczej aktywności. Początek o godzinie 10. Natomiast w sobotę o godzinie 17 piłkarze Daszboru będą podejmować sarmatę dobra. Tak jak powiedziałem, początek meczu o godzinie 17 na Stadionie Miejskim. I to już wszystko w aktualnościach, a za chwilę okruchy na niedzielę.